Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, kontynuujemy tak sobie jeszcze, ała, jeszcze tą mapkę. Nagrywam to od razu po tym odcinku, więc z pewnością jestem ciekaw waszych reakcji i co robimy dalej. Tylko stwierdziłem, że najpierw sobie to wykliruję, przynajmniej tą mapę i jeszcze potem tego manderka pójdę i dopiero dam wam do wyboru. No i tak jak powiedziałem, no musimy to wyklirować, nie ma innej opcji. Ale. Tutaj mamy już dołączenia. Nasz piękny dostawczek. Nie dosięgnie, prawda? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie szkodzi, mamy jeden kryształ. Ogarniemy. Ogarniemy bezproblemowo. Chyba ogarniemy. Tu jest ten dostawczek, tak? No tu już go nie mamy. Byłoby go tutaj walnąć. Trzeba byłoby go tutaj walnąć. Użyć go w tym miejscu. Możemy go nawet stąd połączyć. Czemu ja nie zrobiłem do dwóch? Głupy jestem, głupy. Kolejny. Ej, mogliśmy tam połączyć? Serio? Ej, mogliśmy. Haha, jakie jaja. Jakie jaja. Podłączyliśmy to. Przez okno, ale podłączone. Więc nie ma co drążyć tematu. Podłączone to podłączone. Jeszcze podłączymy sobie to oczywiście. A i w sumie nie pomyślałem, bo mogłem się spróbować. A nie, wycwanione jest. Zrobione tak, aby nie podłączyć tamtego. To jest zrobione tak, żeby nie podłączyć. O właśnie. Tego z tamtym. Bo tutaj im chyba coś nie wyszło. Tutaj im chyba coś nie wyszło. Ślizgaj się. Nie chcę się ślizgać. Chcę to podłączyć. Tak, jest za daleko. Jest za daleko. Ewidentnie jest za daleko. Albo i nie. Może to drzewo tutaj koliduje. Sobie to wyzbieramy jeszcze do końca. To sobie do końca wyzbieramy. Tu mamy jeszcze jeden samochód. Trochę śmieci. No spokojnie, nie ma co się spieszyć. Nie ma co się spieszyć, tam już sobie wilczek widzę na nas czeka. Ale kij mu w oko. I spróbujmy to teraz podłączyć. No minimalnie, minimalnie za daleko, no takie niesprawiedliwe. Takie niesprawiedliwe. Myślę. No nie mamy tego kryształu nawigacyjnego. Nie możemy go chyba przerobić. Możemy. Możemy, ale potrzebujemy chyba trochę rzeczy do tego. No szkoda. Szkoda, bo bym sobie z chęcią to jeszcze podłączył, no. Ale nóż może nam wypadnie jeszcze z tych pnączy. Cokolwiek. Gdzie są te pnącza? Tu są te pnącza. Tak mi się wydawało, że je tu widziałem. Znacznie inna praca. No niestety tu nic nie wyleciało. Tu nic nie wyleciało. Nepcio potrzebuje miejsca do spania. Mamy najazd za 8 minut. To też trzeba na to uważać. Ile tego zostało jeszcze? 8 sztuk poziomu zalewu. Dużo. Dużo, a ja już tego nie widzę. A może mi się by udało z tej strony to podłączyć? Gdzieś. W sumie to drzewo tu koliduje. Tracę czas. Ja w ogóle mam... Nie mam teleportacji, świetnie. Bardzo mądrze, Shiro, bardzo mądrze. Bez teleportacji, żeś ruszył? Delikatnie za kamieniem. To jest tak celowa robota, że mam tylko życie utrudnić, no. Tylko, żeby nam życie utrudnić. O, ale widzę skrzynkę. Widzę skrzynkę i się po nią przejdę. Spodnie dresowe, świetnie. Jakieś okruchy. No nie! Ty gnoju. Cały czas okruchy albo te duże nam dropią, no. Podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Jeszcze 7.
No i okruchy drapią. Drapią okruchy. I o tyle dobrze, że teraz nawet jak już wrócimy, to mamy szybszy tutaj dojazd, więc już nic nie tracimy przy okazji naszych powrotów. Nie zdążył. Na szczęście nie zdążył. O! No, 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 tu jest jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden samochodzik. Ktoś jest zablokowany w ten sam sposób, no. Ale to cholerstwo jest. Umarłem! Nie! No nie! Duchowa poróż do ciała. Fuck me! Jeszcze nie możemy biegać w tym stanie, a mamy najazd za 6 minut. No to widzicie, co się dzieje, gdy się umrze przy okazji. Jesteśmy duchem. To prawie jak w WoWie. Prawie jak w WoWie. Możemy sobie przy okazji pooglądać, jak wygląda wszystko dookoła. No nie podoba mi się to. Podróżujemy niby przez morze i oceany, ale nie podoba mi się to. W sumie jakieś skrzynki by tu gdzieś były, jakieś sekrety. W teorii byłoby to spoko. Ale że ja wyrzuciłem jeden medykament, kurde no. Ale mi teraz głupio. Ale mi teraz głupio. Kolejna skrzynia jest. 200 metrów. Niedużo. Niedużo. No ale mówię, przynajmniej widzicie, jak to wygląda, gdy się umrze. Zawsze jest to jakiś dodatek do odcinka. Ty kurde głupi kundlo. Wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. No jestem. Ożyw, Shiro. Ożyw. Chodź tu. Barachło jedne. To byłeś ty. Powinienem ci nakopać do dupy jeszcze bardziej. Powinienem ci nakopać do dupy jeszcze bardziej. No, to się akurat udało ulepszyć. Dobra, muszę ulepszyć, się połączyć. Trzeba pamiętać, że zaraz jest najazd, no. Z tym najazdem to może być problem, naprawdę. Ej, a może tutaj się uda to połączyć? W tą stronę. O, tu się udało. Sporo tych dostawczaków jest, naprawdę. Świetli kamień dwa razy chyba jest, tak? Tak, fuck yeah! W końcu. Zaczęły dropić świetli kamienie. O, ile tego tu jest? Ile tego tu jest? A to jest połączone już. Cztery minuty. Trzeba uważać. Żeby nie przespać. Dobra, wyspa oczyszczona. Mamy co chcieliśmy. Mamy co chcieliśmy. Dawaj ten kamień. Sprawdźmy na mapce, czy coś. Coś tu jest. Jeszcze jest drewno. To jest ten dostawczak. Prawda? Prawda. Zróbmy sobie na szybko. Kartę teleportacji. Kryształ nawigacyjny. Możemy to nawet zrobić tu. Żaden problem. Połącz. I połącz. Dobra, wracamy. To tak, tu musimy niestety teraz sobie ogarnąć, w którą stronę my w ogóle lecimy. Przy okazji zobaczycie, jak to wygląda. Cała ta surka, która się tu gromadzi, fajnie sobie leci do naszego głównego magazynu. No i teraz znacznie, znacznie szybciej to naprawdę leci. Trzeba znać drogę mniej więcej, którym się podróżuje. Trasę, którą się podróżuje.
Wow. No jak widzicie, podróż teraz nie trwa tak długo jak poprzednia. W sumie nawet teleportacji nie trzeba używać. Pyk i już jesteśmy. Hop! Jak tam nasze surowce? Odłóż kryształy. Odłóż surowce. I tak, mamy normalny garłacz i normalne inne rzeczy. Kiepski łuk sportowy możemy odłożyć. Kryształ ochronny to się przyda, maść lecznicza również. Możemy im do garnuszka dołożyć. Do garnuszka, co ja powiedziałem? Tylko tak, ja niepotrzebnie w sumie odłożyłem kryształy. Bo to się może przydać. Szlifowane, no właśnie, trochę tego jest. Tam świetli kamień, fajnie. Wszystko? Chyba nie. Chyba nie. Grupę świetli kamień tak samo sobie ogarniemy. Okruchy też sobie weźmiemy, zobaczymy, czy cokolwiek możemy z tego zrobić. No właśnie, jeszcze jedno. Czy mamy jeszcze jakieś nasionka? Ładunek do garłacza 11 sztuk. Czemu ja tego nie biorę ze sobą? Mamy nasionka. Bo wy tutaj, chłopaki, z głodu zdychacie. Dla ciebie mamy dwie sztuki. Dla ciebie też mamy dwie. Dajemy ci kryształki. I będziesz już dorosły. Dorosły manderek. No i fajnie. No, zbytnio to ci się nie zmieniłeś. Efektywność wytwarzania 20%. Właśnie, mamy jeszcze jedno możliwe ulepszenie. Też trzeba o tym pamiętać. Może dla nas jakąś nagrodę? Trzymaj dar. Plan. Dziękuję. Naprawdę nam to pomoże. Kolejny dorosły manderek. I pyk. 500 pedeków. Obrażenia krytyczne. To też tam chyba nie jest potrzebne. Tego krytyka nie mamy zbytnio dużo. O, i mamy nowy poziom obozu. Fajnie. Zwiększony budżet obozu. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Au. Zdychaj. Co ty tam robisz? Won gnojaki, won! Nie wiem, skąd żeście się tu wzięły. Burek, spadaj. Bo ostatni już. No. Not today, bitch. A jeszcze nie ostatni. Jezu, ale mnie te psy irytują. Dobra, pykło. Udało się, ale naprawdę sporo napraw będziemy mieć. To przez głupie dziady. Przez głupie dziadygi. Napraw wszystko. Uff. Dobra, ty jesteś cieślą, tak? 40% kryta przeciwko otoczeniu. To by można było wziąć. Teraz będzie nawet 60. Kurde, te manderki nam dojrzewają. Te manderki nam dojrzewają. Ty to w ogóle zrobisz się chyba starszy, prawda? Znaczy starszy. Młody. Nie starszy.
Tak, ewidentnie tak. Dobra, ale to więcej PD. Więcej pedeków. Weźmiemy sobie tą efektywność wody. W sumie to się przydaje. To się przydaje. Tobie już nic nie możemy dać. Tobie fluoryt też nie możemy dać. Tobie możemy dać cyjanid, za to razy 3. Jeszcze niestety nie będziesz dorosły. No ale luzik. Mamy was 5 sztuk teraz, prawda? Prawda. Więc przydałoby się też zrobić w końcu nowe miejsce do spania. Miałem zrobić to wcześniej, ale stwierdziłem, że się nie opłaca. I tak, co nam się tu w ogóle odblokowało jeszcze? Baniak do oczyszczania wody. Za 3 schematy, dużo. Dużo. Donica z wanny, zapewnia żywność plus 12. A metalowy złom jest potrzebny, którego w ogóle nie mamy. Pokaźnik zasilania, pompa ze skażoną wodą. No właśnie, tutaj jest woda skażona. Baniak do oczyszczenia wody. Myślę, że to będziemy musieli sobie oczyszczać w ten sposób. Ale okej. I tak potrzebujemy niestety... Co ty robisz? Potrzebujemy niestety... złomu wszędzie. Elektryczna pompa. O. Dobra, odblokujmy sobie to wszystko. Coś planu mi zostało to akurat. Przekaźnik zasilania też się przyda. No i teraz już trzeba skrupulatniej rozdysponowywać tym wszystkim. Baniak do oczyszczenia wody, 3 sztuki. Uff. No tak ciężko będzie, ciężko. Czemu ja jeszcze tego nie zrobiłem? Nie wiem. Zaraz to zrobimy. Baniak do oczyszczenia wody. No inaczej tam to nie będzie działać. To możemy zrobić, ale tak wymagane jest od nas posiadanie metalowego złomu. Warsztat rozmaitości. I to zaawansowany. Dobra, gdzie jest ten podstawowy? Tu jest podstawowy. Możemy go sobie zrobić gdzieś tu. Na razie. Rupta mi go, rupta panowie, rupta. I teraz garłocz na zielono, pięknie. Trochę tych przedmiotów teraz mamy. I myślę, że tutaj będziemy mogli w końcu zamieniać kryształy między sobą. Bo tu w tym prostym się tego chyba nie dało. No nie. Tego się nie dało. Zaawansowany warsztat. No właśnie. Do niego potrzebny jest prąd. Do niego potrzebny jest prąd. Nie, Klaputek, ty sobie tam rób, kierat. To chciałem. Podłącz zasilanie. Ciągniemy kabla. Połącz. O, nie to. Wybierz. No i mamy tutaj różne przedmioty. Świetli kamień. Z okruchów się robi. Różdżka radiestazyjna. Zwykły patyk używany do wypływania tajemniczych energii, które mogą wyjawić prawdę o otaczającym świecie. Takie jak gdzie znaleźć fajne rzeczy. Fajnie. Ładunek do garłacza również możemy robić, ale łożyska kulkowe są ciężkie do ogarnięcia. Gorąca pochodnia. Używany do ogrzewania, także do odmrażania manderków. To jeszcze nam niepotrzebne. A trapy też mogą być fajne. Miny zbliżeniowe też mogą być fajne. Totem uzdrawiające, ale to jest dla wszystkich graczy, więc to jest nam niepotrzebne. Przyzwanie słońca. Zmusza słońce do wstania, manderki budzą się wypoczęte, jakby przespały noc. Spoko. Samo z nocą. Czar lewitacji. Balon. Przynęta. Kurde, no. Spoko, naprawdę spoko. Ognie świętego Elma. To są do tych pnączy do rozwalania. No, itemków mamy, a itemków. Na pewno sobie zrobimy te świetli kamienie. To nam się przyda. Różdżka
radiestazyjna. Zrobimy sobie ich 10. Myślę, że strzałę jedną też sobie możemy zrobić, żeby sobie to po prostu odblokować. Ładunek do garłacza również. Atrapa. Jeden świetli kamień. A to na razie nie. To na razie nie. To na razie starczy. Czar lewitacji. To też na razie nie chcę. Więc mamy teraz trochę tych przedmiotów. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Do nic sobie oczywiście ogarnijmy, żeby mieli jedzonko. Wywoli ci i tak skopła chyba jeść, co? Nic nie dodano. Nic nie dodano. Sobie oczywiście odłóżmy. Wszystkie klejnoty również sobie odłóżmy. To też. Czy mamy jakieś... Mamy sok. To sobie oczywiście sok weźmy. Ładunek do garłacza zbieramy. Do tego szrotu to mamy sporo. Zawsze możemy to jeszcze posprzedawać. Ale jagód to my już nie mamy. Jagód to my już nie, niestety nie mamy. Okej. To tak to wygląda. Spróbujmy sobie teraz pójść po manderka. Spróbujmy pójść po manderka, tylko gdzie to mniej więcej było? Musimy przejść na wprost, a potem tu. Czyli stąd sobie schodzimy. Przyspieszamy DKO. Tu już zostało mało minut, jeżeli chodzi o odcinek, dlatego musimy to jak najszybciej zrobić. I będę czekał na wasze propozycje dotyczące... Fuck me. Propozycje dotyczące dalszej serii. Jeżeli się nie zgłosicie, to po prostu zrobię tak, jak uważam, czyli pewnie zostanę na dłużej. Możecie pisać pod tym albo pod poprzednim odcinkiem. Nie robi to mi żadnej naprawdę różnicy. Żadnej, a żadnej. Że tu możemy sobie to postawić. W ogóle musimy sobie najpierw zrobić kryształ nawigacyjny. Wszystkie 6. Wszystkie 6. O. I łączymy sobie to. Jak najbardziej sobie to łączymy. W ogóle tu sznurówkę zgubiliśmy. Dobra, żeby dojść do manderka, musimy przejść jeszcze tutaj. Dobrze widzę? Dobrze widzę, na tą mapę. Ale tak, ja już widzę, że tutaj będzie problem z tym drzewem. Tylko od razu je zetniemy, żeby nie robiło problemów żadnych. Jagódki sobie weźmiemy, bo jednak to jedzenie... Widać, że u nas zaczyna kuleć delikatnie. Takie ilości manderków również potrzebują wyżywienia. Tu na maksa jest. Połącz. Niestety znów musimy użyć kryształu. Ale już coraz bliżej manderka. Coraz bliżej manderka. Niech będzie to. Też sobie połączymy. No, już myślałem, że nie można. I to jest ostatnia w ogóle mapka tutaj. Też trzeba na to uważać. Też trzeba na to uważać. Oho, ile tego barakła to jest. Dobra, pokonamy cię, będzie święty spokój. I przy okazji jakiś świetli kamień, co? No i święty spokój. To drzewko, już widzę, że będzie problematyczne.
Dlatego od razu je zniszczymy. Z tej gnoju. Wynocha. Dobra. Tu drzewko niszczymy, of course. Weź to. Łączymy. Tyk. Stały nam jeszcze dwie sztuki, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Przy okazji trochę drewna też się przyda. Przy okazji drewna też się trochę przyda. No i dobra, to jest już przedostatnia wyspa. Zastanawiam się, czy by nie wejść sobie na ten wiadukt. Na ten wiadukt. O, tutaj. Wyskoczyć. Kurde, nie! Fuck me! Nieważne. Ja i moje umiejętności parkouru są po prostu wyśmienite. Tak patrzę, z której strony tu można to ogarnąć, ale... Z tej? Ej, w sumie... Może i by była szansa. Byłaby i to duża. Połączmy to. O nie, nie, nie. Udało się, oszczędziłem jeden świetny kamień, ryzykując swoim życiem. Shiro, jesteś genialny. Shiro, jesteś genialny. Po prostu brak słów. Brak słów na głupotę mą jest adekwatnym komentarzem. Kolejna wyspa to jest ta. O, jest ta. Weź sobie daj spokój, proszę. Panie czarcie, proszę sobie dać spokój. Tutaj. To jest najlepsza miejscówka. Połącz. I pyk. Tylko już nie mamy. Niestety. No właśnie. Kryształów nawigacyjnych. A i zrobić sobie nie możemy tutaj niestety... A nie, możemy świetli kamienie robić, dobra. Tylko wszystkie okruchy sobie rozpierdzielimy. Zresztą nawigacyjne. No dobra. Jak daleko dojdziemy? O, ledwo. Wow, to w ogóle jest sporo mobów. Ale luz blues jeszcze mamy, co nieco. Tam coś brzęczy w ogóle. Wow. To nic nie brzęczy, to jest mob. Znów tutaj tak samo jest rozmazany ekran. No i dobra. Co my tu mamy? Dwa dostawczaki i manderka. Najpierw idziemy po manderkę. Najpierw lecimy po manderkę. Manderki są najważniejsze. Może z jedną rozwalimy. To mnie tak irytuje, stojący na środku. Kurwa, no i żeś wykrakał, Shiro. No i blokowano nowe osiągnięcie, zwinny jak małpka. Świetnie, jestem małpką. Dzięki, gro, że nazywasz mnie małpką. Dzięki, gro. Jest manderka. I teoretycznie już w tej chwili możemy
próbować iść do innej mapy, no. Jaki ty masz kikutek? Odporność na eter. Uzyskaj premię. Zamiast wodnego duszka. No i gitara. Dzięki, ziomello. Możemy ci już od razu awansować. Tylko czy tobie to coś da? Oprócz 500 PD. 1,5 odporności na eter. Dobra, ludzik. Moi drodzy, ale... To by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my z pewnością sobie jeszcze tą mapkę tutaj obrobimy. Czekam na wasze komentarze, jeżeli chodzi o to, czy idziemy dalej, czy to jednak sobie wszystko jeszcze wyeksplorujemy. No fajnie sobie zrobiliśmy tu już, jak widzicie. Ej, coś nie chce się przekręcać. Fajną trasę. Tu mamy wszystkie nasze dostawczaki połączone, więc surowce do nas idą. Tu jeszcze jest jeden dostawczak, tylko nie pamiętam jaki. Metal. To też trzeba będzie sobie jeszcze ogarnąć. Metalów nie mamy w ogóle. Więc przydałoby się, przydało. I chyba tutaj też jest metal, prawda? Tak. Tu jest też metal, więc na pewno sobie też to ogarniemy. A no moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, przepraszam. Grało dla was Shiro. A my się widzimy w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się. Hej, hej!